początku, jakby to jest napisane, XX wieku, niektóre zdjęcia też z XIX wieku. No to było wspaniałe miasto do życia, prawda? To, tam też było wiele kultur, bo przecież byli i Żydzi, i Ormianie, Ukraińcy, no chociaż w samym mieście było ich mniej, Niemcy, ale te narodowości żyły tam razem, żyły, można powiedzieć, w zgodzie w tych czasach no, międzywojennych. Dopiero pod koniec zaczęło się tak to psuć. No tutaj jest katedra łacińska, polska, no, to jest świat właśnie, plac Świętego Ducha. Jeśli można, to one w większości te budowle pozostały, natomiast nie są zadbane i niewiele jest odnowionych. Opera Lwowska, prawda? Początek XX wieku, wspaniała budowla z wspaniałą kotarą, z malunkiem Henryka Sienirackiego. Także to, jak się przyjeżdża, to naprawdę wzrusza, gdzieś przejmuje. I można też dalej już... No tego nie ma, to pasaż Mikolasza, no to były takie rozwiązania, no, o których potem zapomniano w czasach komunizmu, no bo wiadomo, zaczęły obowiązywać domy towarowe, prawda, jakieś takie bez wyrazu, a tutaj, prawda, wszystko pięknie w sensie stylistycznym. To jest katedra ormiańska, też księża ormiańscy odegrali bardzo ważną, niezwykłą rolę w czasie okupacji, tam też pomagali, zajmowali się pomocą dzieciom, inną działalność też charytatywną prowadzili, oczywiście potem Rosjanie ich gnębili. Też bardzo ciekawe, bo nie wiem, jeśli Państwo byli może we Lwowie, to pamiętacie, tam właśnie w katedrze ormiańskiej są niezwykłe piękności freski Henryka Rosena, który zresztą później trafił do Stanów też i też namalował obraz, chyba który jest w Kastenkeldorfo, Cud nad Wisłą 1920 roku, ale te obrazy właśnie bardzo, bardzo piękne są w tej katedrze, robią wielkie wrażenie. To są tutaj w amerykańskiej Częstochowie jego, daje stąd, tak, Rosena. No właśnie, i tam jest, i zresztą jest jego nagrobek, jest jego grób.